No elo wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl, witam was w drugim odcinku z Crasha Team Racing Nitro Fueled. No i cóż, w poprzednim odcinku przeszliśmy sobie pierwszy świat, pokonaliśmy wszystkie cztery wyścigi, zdobyliśmy cztery trofki oraz pokonaliśmy pierwszego bossa z tego oto świata, jakim był Reaper Roo. No i dzisiaj się kierujemy na świat numer 2, więc bez zbędnego przedłużenia jedziemy z Koksem. Będziemy przejeżdżali przez Gemstone Wally, czyli świat, który przez fanów w zasadzie to jest na dwa sposoby nazywany. Raz jest nazywany jako piąty świat, czyli ostatni, a raz jest nazwany jako drugi świat, bo niby, wiecie, przejeżdżacie tutaj, więc jednak no niby można to wliczyć jako drugi świat. No ale na dobrą sprawę nie ma tutaj żadnych odblokowanych wyścigów, więc co z tego, że jest to, powiedzmy, ten przysłowiowy drugi świat, skoro i tak nie ma tutaj żadnych wyścigów odblokowanych, więc kierujemy się na prawdziwy drugi świat, tylko zanim się będziemy tu kierować, coś wam pokażę. Miałem zawsze z tego bekę na livestreamie. Słyszycie tą rybę? No nie wiem, czemu mam zawsze z tego bekę. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie bez zbędnego przedłużania do Delos Ruins. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. No i generalnie cóż, nagrywam to, co prawda, dzień po opublikowaniu, a raczej po nagraniu pierwszego odcinka, bo jeszcze go nie opublikowałem, więc jestem ciekaw, jak serię przyjmiecie. Dobra, jesteśmy teraz sobie tutaj w Lost Ruins i mamy też pierwsze dwa wyścigi odblokowane. Więc co, jedziemy na Coco Park, czyli na najbliższy wyścig. I mamy teraz prezentację wyścigu. Powiem wam szczerze, że za dzieciaka i w sumie kiedy byłem trochę starszy, zawsze uważałem, że Coco Park to jest taka strasznie cukierkowa trasa, ale przyznam, że w tej gierce bez kitu jest jedną z lepszych tras. Naprawdę, uważam, że jest bez kitu naprawdę jedną z lepszych tras, bo ma naprawdę taki fajny klimacik. Zresztą nawet posągi Coco mi się tutaj bardzo podobały i samo jakby udekorowanie tego poziomu jest bardzo w porządku. Taki wodospad tutaj ze ścianek płynący. Coś pięknego. Niektórzy mogą sobie teraz pomyśleć oczywiście, że Coco i Crash mają jakiś taki dziwny tupet, że aż swoje posągi tutaj stawiają w tej oto gierce. No ale no cóż, no ja się cieszę, przynajmniej te poziomy nie są takie puste. Bo naprawdę czasami, wiem, że ja się powtarzam, ale powtórzę to jeszcze pewnie nie raz. Grając w oryginalnego CTR-a często miałem coś takiego, że no nie powiem, że nie, te poziomy trochę puste były. A teraz przynajmniej ta luka została tutaj uzupełniona. Coś, co mi się bardzo podoba. No ale też Coco Park jest jedną z tych najkrótszych tak naprawdę chyba tras. Jedną z krótszych, albo to jest najkrótsza w ogóle trasa w całym Adventure Mode. No, w sumie można tak powiedzieć, że to jest najkrótsza trasa z całego Adventure Mode, bo nie ma takiej drugiej takiej krótkiej trasy. Bo już praktycznie od The Lost Ruins zaczynają się te dłuższe trasy. A największym przykładem jest Tiny Arena. Trasa, którą, znaczy w sumie lubię, ale nie lubimy robić na relikty ani na kapy, bo to jest jedna z najdłuższych tras, I guess. Ponoć taka ciekawostka, mi ten zamek, który teraz jest w tle, miał się pojawić w grze tam o Coco? Coś takiego? Znaczy może nie w grze o Coco, ale po prostu w Crashu Twin Sanity miał się on pojawić, bo był to jeden z wyciętych chyba poziomów. A, czyli możemy sobie już w sumie zaraz przewinąć cutscenkę. Mamy tutaj Cortexa, który ryczy i Polara w stroju przeciwdeszczowym, raczej w płaszczu przeciwdeszczowym. Tak jakbyście coś słyszeli za oknem, to bardzo serdecznie przepraszam, no ale niestety jest tak gorąco, że naprawdę szok to jest, ludzie. Dobra, obiecałem sobie, że zmienimy postać, więc tym razem zagramy sobie nikim innym jak Crunchem Bandicoot. No, damy sobie taki skin. I w sumie zmienimy ten pojazd trochę. Zmieńmy na ten. Udekorujmy go jakoś, żeby ładnie w miarę wyglądał. Dajmy w sumie taki sam kolor, jaki jest tutaj.
i dajmy naklejkę z logiem PlayStation, która będzie po boku. No dobra, to co, lecimy na kolejny wyścig. Tak więc mówię, jeszcze raz przepraszam za to, jeżeli słyszycie tam coś w tle, ale mówię, jest tak gorąco, że musiałem okno otworzyć. Jest u mnie, kurde, 33 stopnie, coś takiego. Ludzie kochani, przecież to zwariować można. I mamy oto Tiger Temple. Jedną z moich ulubionych tras, naprawdę. Pamiętam, jak tutaj kuzyn zawsze się triggerował, bo on chciał do tego skrótu całego, nie? Wjechać. A on nigdy nie wiedział, jak to zrobić, bo myślał, że tam podjedzie i nagle się drzwi otworzą. A zawsze miałem z tego bekę. I w ogóle ten kart, którym teraz jadę, on ma taki strasznie dziwny dźwięk. On chodzi, jakby to był jakiś odkurzacz, bez kitu, nie? No. Ale Tiger Temple również przeszedł, jak widzicie, pewną metamorfozę. Po pierwsze dodali tutaj mosty. Tak jak sami zresztą zauważyliście, że są takie mosty, gdzie biegają tygrysy i... Nie wiem, co tutaj jeszcze biega, szczerze powiedziawszy. Chyba tygrysy tylko. I jakiś tam pies, czy co to tam było? Dobra, nie wiem. Powiem szczerze, że zastanawia mnie to też, co tam biega. W każdym bądź razie... Dodali tutaj chatki tych tubylców od Papu Papu. No i generalnie moim zdaniem uzupełnili ponownie tutaj lukę. Myślę, że nie powinno was to dziwić, że mój komentarz będzie właśnie tak wyglądał co do tych poziomów, bo naprawdę tutaj jest uzupełnienie luki, kurde, na 200% co najmniej. Te poziomy teraz są tak wypełnione, że ja przynajmniej już nie wiem, co by można byłoby tutaj dodać, bo tutaj naprawdę już jest wszystko w fajny sposób przedstawione. Ale wiem, że ten poziom też był strasznie zacinającym się poziomem na PlayStation 1 mojego kuzyna. Naprawdę, mówię to autentycznie. Jak byliśmy mali, jak tutaj graliśmy na dwóch i nawet jak on grał w Adventure Mode, to jemu się strasznie tutaj zacinało, nie? W ogóle on nawet Tiny Tigerem nie mógł grać, bo gdy pojawia się... Wiecie, gdy jesteście w hubie pierwszym, czyli w Insanity Beach, to pojawia się tam maska Aku Aku lub Uka Uka, która ci tam mówi, jak mniej więcej masz grać i tak dalej, i ci przedstawia zasady tak zwanego Adventure Mode. No i co jest zabawne, to to, że u niego pojawiła się maska Uka Uka, która miała dym na całej mordzie i nic nie mówiła i nawet nie mógł tego zeskipować. Dosłownie Tiny Tiger był u niego pobagowany, co ja takie, what? Koleś, o co tu chodzi? Tak by the way, myślałem zawsze, że ten... Że Tiger Temple to jest trasa należąca do Tiny'ego Tigera, a nie pomyślałem, że to należy trasa do Pury. Dobra, my sobie tutaj stoimy, bo jak widzicie i tak oni nas nie dogonią, więc można sobie jechać dalej. I mamy 20 Wumpa Coinsów. Nice one. To mi się podoba. No cóż, wygrany wyścig. Co ja tu mogę dużo powiedzieć? O, Tiny ma teraz swój jakiś skin, a Pura? Szczerze powiedziawszy, Pura nie wiem, czy ma jakiś skin. Wydaje mi się, że to jest defaultowa Pura. Mogę się mylić. Albo muszę przyczyć okulary, bo one są tutaj trochę zamazane, dlatego mogę nie widzieć aż tak dobrze. To był w ogóle ostatni dialog Aku Aku, jako tam wiecie. Bo w oryginalnym CTR-ze ten dialog, który był przed chwilą, pojawia się w momencie, kiedy zdobędziecie 7 trofkę albo 3 relikt. On się pojawił teraz. Łej! Kurde, ej, tego to nie wiedziałem, ale słodko, ej, fajnie. Dobra, lecimy dalej z grą, czas na Papu's Pyramid. No i mamy prezentację poziomu Papu's Pyramid, czyli prezentację poziomu Papu Papu, czyli bossa tej otóż krainy. I mamy tutaj łowcę, który siedzi na samej górze i próbuje nas zestrzelić swoim sflaczałym pistoletem. A raczej strzelbą. Doprawdy, naprawdę zabawne, kurde. Binox, dosłownie, jesteście kawalarze, kurde, do entej potęgi. Ale co mogę powiedzieć o Papu's Pyramid? Jest to jedna z tras, którą moi znajomi bardzo nienawidzili. Zresztą znajomi obecni z YouTube'owi też jej nienawidzą dosyć. Nie wiem ze względu na co. Niektórzy nienawidzą dlatego, że relikty, inni nienawidzą, bo trasa jest po prostu jakaś taka przekombinowana, jest ona po prostu ciężka, a inni jeszcze po prostu mają tysiące innych powodów, dlaczego nienawidzą Papu's Pyramid. Ja się zaliczam pod osoby, które nie mają nic do tego poziomu, aczkolwiek
Nie powiem, że nie, relikty w tym poziomie to jest jeden wielki, niesmaczny żart. I to mówię autentycznie. Ci, co byli na moim pierwszym live'ie z Nitro Fuel'a i widzieli, jak ja tryhardowałem platynowe relikty, będą wiedzieli, o co mi chodzi. Ten poziom to jest jeden wielki, niesmaczny żart. I to bardzo, bardzo niesmaczny żart. Ale fajne jest, że tutaj dodali te takie małe mini piramidki. To jest dosłownie takie coś, co bardzo przykuwa oko mimo co, jak tak się patrzy na poziomy. I czy tutaj jest u góry Triceratops? Nie, to lew jest, Jezus Maria. Triceratops, ta. W poziomie z piramidami, ta, no. Mądre to było, Michał, naprawdę. Powinszować tobie za coś takiego. Ty, ale te skały tutaj wyglądają trochę jak ten. Jak takie nawiązanie do lwiej skały z tego, Króla Lwa. Albo do cmentarzyska słoni, czy jakoś tak to się nazywało. Takie wiecie, tutaj jest taka chmura i mgła i... Chociaż nie, dobra, to już troszeczkę przekombinowana teoria, ale... W sumie, oni są daleko, więc mogę sobie tu chwilę stanąć i popatrzeć na to. Tak szczerze, trochę mi to też przypomina jeden z poziomów z gry Tide... Taifu Wrath of the Tiger. To jest gra, którą kiedyś nagrywałem na kanał. Ci, co będą pamiętać, to będą pamiętać. Bo jeden z poziomów właśnie też tak wyglądał, że były takie ten... skały i mgła była. Mamy 40 łupakojsów, nice one. Lecimy dalej z koksem. O, jest i Pura i Dingodile. Ale Crunch ma fajne animacje śmierci. Co? Animacje w sensie... Kurde! Animacje jak zdobywa trofkę i w ogóle cokolwiek zdobywa, to jest coś fajnego. Animacje śmierci, Boże Święty, on tutaj nie umiera pomidor, co ty gadasz za głupoty dzisiaj? Naprawdę, autentycznie, nie? No dobra, przyszedł czas zmierzyć się z ostatnim wyścigiem, jeżeli chodzi o trofki w Delos Truist, czyli z kanionem Dingo. Naszym Dingodilem, hehe. I jest oto tutaj, kurde, stacja benzynowa Engina i... W zasadzie? Była stacja benzynowa i ten taki, kurde, właśnie, punkt z Dingo sodą. Oczywiście. Bo czemu by nie? Sam bym się takiej sody napił. I go! Lecimy z koksem. Ten poziom też naprawdę uległ takiej mega fest zmianie. Uważam, że w ogóle dodanie tutaj pociągu jako taką atrakcję w tle jest dosłownie... Szczerze? Powiem wam szczerze, że zanim w ogóle Dingo Canyon, w sensie gameplay z Dingo Canyon tak wyciekł 100%, to już czułem, że dodadzą tutaj jakiś pociąg, bo ten poziom jest dosłownie skonstruowany dla takich właśnie atrakcji. Przy okazji tutaj jest wielka cysterna z wodą. Lepiej uważać, bo jak zaatakujecie bombą, to wiecie, woda wybuchnie i wszystkich obleje. Nie no, oczywiście se jaja robię, ale byłoby to ciekawe w sumie, nie powiem, że nie. Ktoś tak uderza bombą i nagle, kurde, cysterna wybucha i wszystkich oblewa wodą. To byłoby dosyć ciekawe, nie powiem, że nie. I nawet realistyczne, jak na Crash'a. Ale powiem wam szczerze, że naprawdę ta gra, pomimo, że to jest nowa gra, no bo nie ukrywajmy, to jest remake kultowego Crash'a Team Racing z Play'a jedynki. No i tam oczywiście... zahaczenie o Nitro Karta, bo poziomy z Nitro Karta również się pojawiają. Powiem wam szczerze, mimo co, że... jak teraz sobie tak będę wracał do oryginalnego CTR-a, to wciąż będę podtrzymywał swoje zdanie, że CTR jako gra się dobrze zestarzała. Naprawdę, autentycznie. I tak swoją drogą chcę pozdrowić wszystkich, z którymi wczoraj grałem na livestreamie, czyli Mikisa, Łukasza, Kubę, Mateo i tam pozostałych, którzy ze mną grali wczoraj na multiplayerze. Powiem wam, chłopaki, bawiłem się nieźle dosłownie, nie? Jeszcze tylko chcę załatwić kabel do PS4 i będą w lepszej jeszcze jakości streamy, bo przynajmniej nie będzie mi cięło, bo w trakcie, kiedy grałem na multiplayerze, to wiecie, grałem przez Wi-Fi, bo nie mam... podłączenie PS4 po kablu, tylko przez Wi-Fi lecę. Dlatego też są małe przycinki na tych na multiplayerach, że tam, nie wiem, ktoś wpada pod ziemię czy coś. Dobra, mamy już 8 trofkę, więc czas na bosika. Ej, tam jest Retro Coco.
LOL i Panda Polar. Panda Polar naprawdę to jest jeden z moich ulubionych skinów, jeżeli chodzi o Polara. O, i przychodzi nasz tutaj Ulaniec. Tak jak to w Road to CTR napisałem Ruiny Ulańca, przez co YouTube w ogóle się trochę przywalił do mnie o ten tytuł, bo miałem przez chwilę żółty dolarek, nie? Jeśli chodzi o Road to CTR Nitrofield, taka trochę hashtag beka. No to co? Wjeżdżamy do Papus Challenge. Albo Papus Challenge. No i to jest coś, co już widzieliśmy, więc przewidziemy sobie i dawaj Papu. O, tutaj na równi ze mną widzę, że chciałeś ten. No to nara, kurde, człowieku. Tak dobrze nie będzie. Kurde, już sobie myślał, że ten, że mnie wyprzedzi i będzie mi tutaj spamował eliksirkami. Raczej buteleczkami. No ale tak, no on niestety, tak jak przed chwilą wspomniałem, będzie spamował buteleczkami i zielonymi, i czerwonymi. Nie muszę chyba przypominać specyfikacji, że zielona trochę cię tam spowalnia, a czerwona powoduje, że nie tyle, że cię spowalnia, co masz jeszcze burzę nad głową i to powoduje, że jednak trochę to przeszkadza, I guess. Byleby ten lew tutaj nie spadł na wyścig, bo nie byłoby ciekawie, jakby lew tutaj jeszcze przy okazji zaczął nas ścigać. Choć byłoby to trochę zabawne, spieprzanie przed takim lwem, ale z drugiej strony by to było bardzo uciążliwe, bo jednak macie tutaj wyścig z bossem, a tutaj nagle ktoś ci przeszkadza. Masakra. Ja bym tego tak nie odpuścił łatwo. Ogólnie powiem wam szczerze, że się bardzo cieszę, że Crunch zagościł w tej gierce, bo uważam, że Crunch dzięki temu będzie, przynajmniej ja tak to odbieram, że od tej gierki Crunch będzie miał więcej swoich występów w serii Crusha, bo jednak, no nie ukrywajmy, ale po The Wrath of Cortex Crunch stał się trochę taką kultową postacią, która jednak, no... What? A to była jeszcze moja buteleczka. Albo Papu to jest taki głąb, że on sobie obok postawił, co by było dosyć ciekawe. Ale wracając do tematu, no Crunch troszeczkę stał się tą też częścią tej serii. Chciałbym w ogóle zobaczyć gierkę o Crunchu. Taką jako osobna gierka, nie jako jakaś taka, wiecie, gra Crusha Bandicoot, jak w przypadku Sonica i Shadowa. W sensie, że Sonic miał swoją grę i Shadow miał swoją. Rottweiler Crunch, o proszę! Mamy kolejny skin Cruncha. Nice! I 40 Wumpa Coinsów. Jeszcze większy nice. Czas zobaczyć, co ciekawego nam Papu powie. O! No i co, przejechałeś się, gościu? No kurde, masz dosyć spory żołądek. A zastanawiam się, skąd on zarąbał tego Donata, nie? No, zjedz go, kurde. Pożryj go. I oddawaj klucz. Bo my chcemy jechać dalej, a nie, że ty tam gadasz swoje jakieś kocopoły, gościu. No. No i mamy tutaj dwa kluczyki, co oznacza, że bramę do następnego świata mamy odblokowaną. I autosaving oczywiście. Ale wiecie co, zrobię coś takiego mega fest nostalgicznego dla nas wszystkich i pojadę standardowo sobie zapisać, jak za starych dobrych czasów. A co? Czemu by nie? A więc gdzie jest tutaj nasz ekranik? Tutaj jest nasz ekranik. O, siema, dawno cię nie widziałem. Szkoda, że mnie to nie interesuje, przynajmniej w fabule Easy Mode. I mamy 18%. W bardzo łatwy sposób, tak jak zresztą w oryginale. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że tak jak poprzedni odcinek wam się ten i również spodobał. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o serii, czy w sposób ciekawy prowadzę, mimo że jeszcze nie jest to pełen ciekawostek, ale pamiętajcie, ciekawostki ruszają dopiero od hard mode, tak więc na spokojnie sobie przejdziemy fabułę na easy. Na medium też myślę, że w miarę spokojnie z jakimiś tam nowościami, a na hard będzie wysyp i ciekawostek i wszystkiego, co tylko się da. Dzięki za uwagę, jeżeli się wam spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o serii, jak i w ogóle o Nitrofieldzie.
Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał Ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć i ja się odmeldowywuję. Na razie.